6 kwietnia 2024 roku, drugi półfinał Mistrzostw Polski Młodzików ze stadionu zimowego przy ulicy De Gaulle w Tychach. Witam Państwa, ekipa Polski Hokej TV, przy mikrofonie Paweł Pomorzewski. Na początek przedstawię Państwu składy drużyn, które będą walczyły o zagwarantowanie sobie miejsca w wielkim finale wspomnianych przed chwilą Mistrzostw Polski. Skład drużyny JKH GKS Jastrzębie. Bramkarze z numerem 12 Filip Breske, numer 20 Maksymilian Szczęsny, z numerem 24 Antoni Galant, z numerem 35 Łukasz Sikora, kapitan drużyny, z numerem 96 Mateusz Wałęga, numer 55 Kacper Jasnos, numer 14 Michał Kijas, numer 7 Hubert Chławiczka, numer 23 Martin Pilch, numer 44 Maksymilian Nietrzepka, numer 71 Wojciech Jacak, numer 17 Paweł Górny, numer 33 Mateusz Krzyształa, numer 18 Aleksander Rzekanowski, numer 98 Jakub Zając, numer 25 Nikodem Gigla i z numerem 77 Jan Woźniak. Trenerem drużyny JKH GKS Jastrzębie jest pan Marek Hrabański, drugim trenerem jest pan Mariusz Bernacki. I skład drużyny na przodu Janów Katowice. Bramkarze z numerem 75 Maksymilian Fuchs i z numerem 1 Dominika Panol. Numer 22 Bartosz Sajnuk, numer 8 Wojciech Jaromin, numer 6 Małgorzata Zakrzewska, numer 11 Łukasz Pytel, numer 5 Bartosz Wojciechowski, numer 25 Jakub Świątkowski, numer 12 Stanisław Klingenstein, numer 3 Paweł Cichy, numer 17 Igor Łukaszewski, kapitan drużyny, numer 20 Jakub Nadzi, numer 19 Dawid Bęż, numer 4 Wojciech Rzepka, numer 13 Szymon Wróbel i z numerem 10 Natalia Wańczuk. Trenerem drużyny naprzód Janów Katowice jest pan Jakub Radwan, drugim trenerem pan Tomasz Marżnica. W zakończonym przed chwilą pierwszym półfinale drużyna gospodarzy Mosem Tychy pokonała 11-1 drużynę Niedźwiadków Sanok. Kto będzie drugim finalistą, dowiemy się za niespełna 2 godziny, chyba że po zakończeniu 3 tercji będziemy mieć wynik remisowy, wówczas dojdzie do dogrywki, a jeżeli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, nastąpi seria rzutów karnych. Obie drużyny w sezonie zasadniczym spotykały się 4-krotnie. 3-krotnie zwycięsko z tego starcia wychodziła drużyna JKH GKS Jastrzębie, a w jednym meczu zwycięstwo odniosła drużyna naprzód Janów Katowice. Na tafli lodowej stadionu zimowego pozostały już tylko pierwsze piątki i sędziowie. Dzisiejsze spotkanie posędziują jako sędzia główny pan Patryk Puławski. Na liniach pomagać będą panowie Dawid Kubiszewski i Łukasz Sośnierz. Pan Puławski już na środku lodowiska rzuca krążek i rozpoczynamy drugi półfinałowy mecz Mistrzostw Polski Młodzików. Jastrzębianie przy krążku. Próba wyjścia, ale takie niedokładne, niecelne podanie. Janowianie przy krążku. Krążek strzeliwuje Klingenstein do rogu. Ten za bramką drużyny JKH GKS Jastrzębie i Jastrzębianie. Próba takiego krosowego podania, ale przejmuje go Wałęga. Wałęga, strzał! I broni bramkarz drużyny Janowa. Już dynamicznie Janowienie wychodzą z tercji, ale krążek przejmuje Sikora, rozpędza się. Atak lewym skrzydłem. Próba oddania strzału na bramkę na przodu Janów. Ci wybijają. Krążek leci zbyt wolno, by można było mówić o sytuacji uwolnienia.
I Jastrzębianie. Sikora. Rolling. Przejmuje go kolega z drużyny. Jeszcze Jastrzębianie. Mamy tam przepychankę pod bramką, ale Janowianie wychodzą zwycięsko z tego starcia. Długie krosowe podanie. Przepraszam bardzo. W dalszym ciągu Janowianie. Próba wdarcia się przed bramkę. Świetne podanie. 2-1. Strzał. I Janów. Janów. Najlepszy strzelec w drużynie Janowa przy krążku. Mowa tutaj o Wojciechowskim. A świetnie minął zawodników. Wojciechowski strzela, ale na posterunku bramkarz drużyny JKH GKS Jastrzębie. Bramki Jastrzębia strzeże Maksymilian Szczęsny, grający z numerem 20. Za chwilę wznowienie po jego lewej ręce. Jastrzębianie wygrywają to wznowienie. Oni przy krążku. Wałęga czeka na krążek. Cichy mu tam przeszkadza. Dalej Wałęga. Klingenstein złapał krążek w rękę, upuścił. Nie ma mowy tu o przewinieniu. I Jastrzębianie. Próbują skonstruować akcję lewą stroną, ale niedokładne podanie. Takie trochę pod nogi. Krążek z powrotem w posiadaniu Jastrzębian. Akcja za bramką, ale tam bardzo dobrze ciałem jeden z obrońców drużyny Janowa. Sikora. Sikora, podanie na drugie skrzydło. I Jastrzębianie wychodzą z własnej tercji. Próba strzału, ale świetnie wyłapuje go bramkarz drużyny na przodu Janów. Jest to Maksymilian Fuchs. Zawodnicy obu drużyn na pewno chcą wziąć udział w jutrzejszym wielkim finale, który odbędzie się o godzinie 13:45. Wcześniej mecz o trzecie miejsce, a tam na rywala czeka już drużyna Niedźwiadki Mosir Sanok. Janowianie. Janowe, świetny strzał, ale broni Maksymilian Szczęsny. Jastrzębianie, podanie na lewe skrzydło. Próba strzału na bramkę, ale pewnie na posterunku Maksymilian Fuchs. Wznowienie. Jastrzębianie wygrywają to wznowienie. Krążek za bramką Fuchsa. Będziemy mieć pierwsze wykluczenie. I w 3 minucie i 46 sekundzie dwoma minutami zostaje ukarany zawodnik drużyny Jastrzębia. Jest to kara za ostrość, a odsiadywał będzie ją zawodnik grający z numerem 22 Bartosz Sajnuk. I mamy pierwszą przewagę drużyny Jastrzębia. Galant przy wznowieniu. Ale to wygrywają Janowianie. Świetna walka na bandzie. Próba oddania strzału na bramkę, natomiast obrońca drużyny Janowa przechwytuje krążek i dalekie wystrzelenie ze strefy neutralnej drużyny Janowa. Jastrzębianie. Podanie na prawe skrzydło. Ale raz jeszcze Janowianie wystrzeliwują krążek. 35 sekund kary Sajnuga za nami. Świetne podanie. Klingenstein. I raz jeszcze Janowianie. No nie mogą tutaj
Jastrzębianie założyć zamka. Na razie idzie to jak po grudzie. Ale próbują. Sikora świetnie. Do Galanta, Galant. Próba strzału, Galant nadal utrzymuje się przy krążku, objechał bramkę, obrócił się do jazdy tyłem. Galant spod niebieskiej strzela, ale Fuchs świetnie interweniuje. Jastrzębianie utrzymują krążek w strefie ataku. I Janowianie. Oj, bardzo teraz niedokładne. Próba wystrzelenia krążka. Mało brakło, doszłoby tutaj do bolesnej straty bramki przez Janowian. Jeszcze raz Jastrzębianie. Tym razem atak środkiem. Próba oddania strzału, również w obrońce zespołu z Janowa. Świetnie. Wojciechowski strzela. I świetnie doraczka łapie Maksymilian Szczęsny. Jastrzębianie. Świetne podanie o bandę, ale do krążka nie dojdzie. Wałęga. Mamy uwolnienie. I na sekundę przed zakończeniem kary drużyny Janowa. Wznowienie nastąpi po prawej ręce Maksymiliana. Przepraszam, po lewej ręce Maksymiliana Szczęsnego. Zaraz po wznowieniu Janowianie będą już grać w pełnym zestawieniu. Tak się też dzieje. Ostrzeżenie na drużynę Jastrzębia. Wznowienie wygrane przez Janowian. Obaj zawodnicy gnają tutaj do krążka. Klingenstein go jednak przejmuje. Klingenstein. Świetna jazda na łyżwach. I Jastrzębianie lewym skrzydłem. Strzał, broni Fuchs. Na trybunach stadionu zimowego przy ulicy De Gaulle'a zebrała się liczna grupa kibiców zarówno jednej i drugiej drużyny, próbując gorącym dopingiem zachęcić swoich pupili do tego, aby znaleźli się oni jutro w wielkim finale Mistrzostw Polski Młodzików. Do tego jeszcze daleka droga, dopiero 6 minut i 17 sekund za nami. Na tablicy wyników dalej utrzymuje się wynik bezbramkowy. Tymczasem Janowianie presują, próbują odebrać krążek, ale Jastrzębianie go przejmują, wychodzą z własnej tercji lewym skrzydłem. Podanie, ale niedokładne. Natomiast Pilk przejmuje, strzela, ale obok bramki Fuchsa. Janowianie. Jastrzębianie, podanie. Atak lewą stroną. Ale tam zatrzymywany w sposób przepisowy jeden z zawodników Jastrzębia. Kręcą w rogu tutaj, próbują wyłuskać krążek Jastrzębianie, podać gdzieś przed bramkę, może tam znajdzie się jeden z kolegów, dołoży patkę i strzeli bramkę otwierającą wynik spotkania. Tak się jednak nie dzieje. Kolejna próba strzału na bramkę, jednak ta przelatuje, jednak guma przelatuje koło lewego słupka Fuchsa. Oj, tutaj zderzenie przypadkowe Jastrzębian i Janowianie. Prawym skrzydłem atakują. Osamotniony jednak zawodnik. Reszta Janowian zjechała do boksu na zmianę. Muszą odpocząć, by nabrać sił na nową zmianę. Małgorzata Zakrzewska. Podanie do kolegi z drużyny. Ten się rozgląda. Do Wojciechowskiego.
wrzutka na bramkę, ale nie było tam nikogo, kto mógłby ten krążek dobić. I raz jeszcze Jastrzębianie. Jasnos. Jasnos, ładne przyjęcie. Jest tam Klingenstein, Zakrzewska. Jastrzębianie zamykają akcję w rogu. Ławiczka. Ale wywrócił się, stracił krążek. Wojciechowski lewym skrzydłem. Ale traci krążek. Jastrzębianie. Świetnie wyłuskany krążek. Atak prawym skrzydłem. Chławiczka. Chławiczka, ale nie oddał strzału. Ten krążek mu uciekł, ale dojeżdża do niego. Kolega z drużyny i gol, proszę Państwa. Ósma minuta i 57 sekunda. Jastrzębie wychodzi na prowadzenie, a strzelcem bramki Łukasz Sikora. Bramka otwierająca wynik spotkania. No i mają teraz Janowanie co do odrabiania. Przy meczach wyrównanych drużyn ta jedna bramka może być na wagę złota. Już mamy wznowienie po bramce. Już Jastrzębianie atakują, ale Janowianie przejmują krążek. Próba wyjścia z własnej tercji. Tak też się dzieje. Krążek opuszcza strefę obronną drużyny Janowa. Cichy. Traci krążek. Będziemy mieć karę. Uniesiągna ręka pana sędziego Patryka Puławskiego. Dwie minuty dla zawodnika naprzód Janów Katowice. A jest nim Igor Łukaszewski. Dwie minuty osłabienia. Kara nałożona za spowodowanie upadku przeciwnika. Pan Patryk Puławski blisko akcji. Decyzja bardzo pewna. I mamy drugą przewagę drużyny z Jastrzębia. Wałęga, czy dostanie ten krążek? Tak. Zamyka akcję w tercji ataku. Jastrzębianie próbują założyć zamek, ale Janowianie nie odpuszczają. Strzał Jastrzębian obok bramki. Sikora. Sikora, ale traci krążek. Cichy gna lewym skrzydłem, ale poszedł mu tu w sukurs jeden z zawodników Jastrzębia. Podanie na lewe skrzydło. Piękny zwód, wjazd do tercji. Aj, tu próbował między nogami oszukać zawodnika drużyny Janowa. Sikora zamyka akcję. Ma dużo miejsca, dużo czasu, ale niestety to podanie dla Jastrzębian niecelne. Nadal Sikora. Sikora w strzelenie. Broni Fuchs. Galant. Galant. Jeszcze jeden strzał na bramkę Fuchsa. Ten ponownie broni. W dalszym ciągu Jastrzębianie. Aj, ponownie chcieli zamknąć w hokejowym zamku Janowian. Jednak niedokładne podanie spowodowało, że krążek opuścił strefę ataku i Janowianie się uwalniają. Oczywiście mówiąc o uwalnianiu się, grając o osłabieniu, nie mówię tutaj o sytuacji uwolnienia, natomiast o samym wybiciu krążka z własnej strefy obronnej. Zakrzewska wybija krążek. Jastrzębianie wstrzeliwują go z powrotem do rogu. Obie drużyny się zmieniają. Oj, teraz błąd obrońcy drużyny Jastrzębia. Jacak. Jacak na lewe skrzydło do kolegi z obrony. Teraz błąd techniczny jednego z zawodników Jastrzębia. Ale ci dalej utrzymują się przy krążku. Krzyształa podaje do Jasnosa. Jasnos za bramkę. Czeka na kolegu z ataku, na zawodnika, który będzie rozgrywał ten krążek. Pilch. Pilch, świetne podanie na lewe skrzydło. Strzał na bramkę i po raz kolejny broni Fuchs. 11 minut i 54 sekundy za nami. Na chwilę obecną widać, że Jastrzębianie mają małą przewagę. Prowadzą 1-0. Natomiast na pewno na ten stan meczu wpływa to, że Janowianie już dwukrotnie dopuścili się przewinienia.
Ale jeszcze nic straconego. Jaszymie, walka w rogu. Jaszymie utrzymuje krążek, natomiast w tym momencie Janów wychodzi z kontrą. Niedokładne podanie. Jasnos. Wałęga. Wałęga. Atakowany tam przepisowo na bandzie. I Janów. Atak prawym skrzydłem. Co z tego będzie? Świetnie tutaj minął. Próbował minąć obrońcę, ale bezskutecznie. Przy krążku był Galant, ale stracił. Jacak. Jacak. Zwód. Wjazd do tercji. Strzał na bramkę. Fuchs złapie, ale nie mrozi krążka. Wypuszcza go z raczka. Z łapawicy. Obie nazwy są dopuszczalne. W związku z tym nie było przerwy w grze. I Jastrzębianie. Jacek wywrócił się, ale wszystko zgodnie z przepisami. I Janowianie. Świetne podanie do Cichego na lewe skrzydło. Cichy. Cichy. Utrzymuje się przy krążku. W dalszym ciągu Cichy. Patrzy, gdzie ma partnerów. Janowianie już dawno grają w pełnym zestawieniu. Oj, dalekie krosowe podanie. Próba uruchomienia skrzydłowego. Ale było zbyt niedokładne. I mamy uwolnienie. Łukasz Pytel wstaje do wznowienia. Zakrzewska. Zakrzewska. Podanie za bramkę. Znalazła tam kolegę z drużyny. Wojciechowski. Wojciechowski. Zakrzewska. Delikatnie tam przytrzymywana. Ale wszystko zgodnie z przepisami. Jastrzębianie odbierają krążek. Podanie do kolegi z drużyny. Ale przy krążku Wojciechowski. Wojciechowski próbuje wedrzeć się przez bramkę. Doszło tu do kolizji zupełnie przypadkowej pana Patryka Puławskiego z panią Zakrzewską. Na szczęście wszystko w porządku. I Zakrzewska. Raz jeszcze. Wojciechowski. Janowianie. Bartosz Sajnuk. Wojciechowski. Niedokładne podanie w tercji neutralnej. Potocznie mówi się, proszę Państwa, o tercji neutralnej obronnej czy tercji ataku. Jest to strefa. Natomiast są to pewne naleciałości, których ciężko się wyzbyć. Postaram się mówić poprawnie, czyli strefa ataku, strefa neutralna i strefa obrony. Pewnie przyjdzie to. Ciężko się przestawić na tą nomenklaturę, ale popracujemy. Mamy gwizdek. Pan Łukasz Sośnierz zasygnalizował spalony i wznowienie nastąpi przy linii niebieskiej strefy obronnej drużyny Janowa. Janów wygrywa wznowienie. Klingenstein. Ale niedokładne podanie i teraz będziemy mieć w drugą stronę uwolnienie. 15 minut, 2 sekundy za nami. Na tablicy wyników 1-0 dla drużyny JHGKS Jastrzębie. I wznowienie po prawej ręce Fuchsa. Jasnos. Ale Janowianie przejmują krążek. Cichy. Cichy próbuje przejąć gumę. Klincz taki tutaj przy bandzie, ale Klingenstein odbiera krążek, podaje do kolegi z obrony, niedokładnie. Sporo nerwowości w poczynaniach obu drużyn. Na pewno gdzieś tam paraliżuje poniekąd zawodników obu drużyn stawka tego spotkania. W końcu każdy z zawodników chciałby wziąć udział w wielkim finale w dniu jutrzejszym. Tu nie ma mowy o faulu. Klingenstein. W marzeniu każdego zawodnika jest założyć złoty medal mistrzostw Polski. I Jastrzębianie. Jastrzębianie wychodzą z
własnej tercji, ale Janów przejmuje krążek. Galant. Wstrzelenie do strefy obronnej drużyny Janowa. Ponownie niedokładne podanie. Ławiczka. Jeszcze tutaj strzelec bramki. Przepraszam, to był Łukasz Sikora. I Janowianie. Świetne wyjście. Strzał, ale na posterunku Maksymilian Szczęsny i Jastrzębianie prawym skrzydłem. Ławiczka. Strzelenie. Fuchs broni. Gromkie okrzyki kibiców obu drużyn. Mieliśmy tu teraz akcję za akcję. Mogło się to podobać. Zakrzewska. Zakrzewska szuka tam Wojciechowskiego, ale ten skutecznie zatrzymywany. Nietrzepka. Nietrzepka podał do... Już cały. Strzał, ale niedokładny. I Klingenstein. Klingenstein. Łuczek, hamulec. Oszukał dwóch zawodników. Podał do kolegi. Ten do Cichego na lewe skrzydło. Cichy. Co z tym zrobi? Cichy. Strzela. Ale po raz kolejny świetną interwencją popisuje się Maksymilian Szczęsny. Na pewno młodzi zawodnicy od KGKS Jastrzębie chcieliby zająć lepszą lokatę w Mistrzostwach Polski, aniżeli starsi koledzy. Drużyna seniorska od KGKS Jastrzębie w tym sezonie bez medalu, chociaż naprawdę prezentowała dobrą dyspozycję, świetnie ułożona drużyna Roberta Kalabera, ale trafiła na lepiej dysponowaną drużynę GKS Tychy w meczu o trzecie miejsce Tauron Hockey Ligi. I to Tyszanie cieszyli się z brązowych medali. Ale teraz wracamy do Tychów, bo Janowianie przy krążku. Strzał, ale niedokładny. Konkretnie był to Jakub Nadzi. Kijas za bramkę. Jeszcze raz Kijas. Podanie do Wałęgi, ale to przejmuje obrońca drużyny naprzód Janów Katowice. Strzał na bramkę i ponownie bardzo pewnie krążek do raczka łapie Maksymilian Szczęsny. Pan Patryk Puławski użył gwizdka, przywołuje zawodnika do siebie. Przywołuje do porządku. Zawodnik przyjął te wskazówki, pochylił głowę, pokornie zjechał na ławkę graczy i gramy dalej. Jastrzębianie. Rolim strzelenie do strefy obronnej drużyny Janowa. Jastrzębianie za bramką. Próba podania, ale jest samorońca. Oj, tutaj dużo nonszalancji teraz w poczynianiu jednego z obrońców drużyny Janowa. Zakrzewska. Nietrzepka atakuje ją ciałem. Nie spodobało się to kibicom z Janowa. Wojciechowski. Znowuż niedokładne podanie. Ale Janowianie przejmują z powrotem krążek. Sikora w rogu. Sikora przed bramkę. Szukał tam kolegi. Minuta do końca pierwszej tercji. Janowianie wychodzą. Krosowe podanie na prawe skrzydło. Ale jest tam obrońca drużyny Jastrzębia. Sikora. Próbował podwyższyć. Oj, będzie przewinienie. Ewidentny faul tutaj. Ręka pana Patryka Puławskiego podniesiona. I będzie trzecie wykluczenie na drużynę Janowa. Tak jest. Pan Patryk Puławski pewnym gestem pokazuje wykluczenie dwuminutowe za spowodowanie upadku przeciwnika, a na ławce kar zasiądzie zawodnik grający z numerem 12 Stanisław Klingenstein. 24 sekundy do zakończenia pierwszej tercji. Trzecia przewaga JKHGKS Jastrzębie. Czy Janowianie się wybronią?
zdolnie wygrane. Niedokładne podanie i Fuchs mrozi krążek. Mówiłem tu o drużynie seniorskiej JKG KS Jastrzębie. Warto też wspomnieć o drużynie seniorskiej, która na co dzień występuje w młodzieżowej hokej lidze. Drużyna Naprzód Janów Katowice w tym sezonie ze złotymi medalami wygrała finałową batalię z Polonią Bytom i zapewniła sobie tytuł mistrza młodzieżowej hokej ligi. Po 20 minutach w Tychach JKH GKS Jastrzębie prowadzi z zespołem Naprzodu Janów 1-0, a my zapraszamy Państwa na 15-minutową przerwę. Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. That was just the beginning. Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. That was just the beginning. We'll be right back.
1-0 po pierwszych 20 minutach drugiego półfinałowego starcia Mistrzostw Polski Młodzików w Tychach. Drużyna JKH GKS Jastrzębie prowadzi zespołem Naprzód Janów Katowice. A my zapraszamy Państwa do obejrzenia drugiej tercji tego spotkania. Jastrzębie przy krążku. Wałęga. Wałęga za bramką. Podanie do Galanta na niebieską linię. Galant do Sikory. Sikora. Świetna obrona Fuchsa. Janowianie wychodzą z krążkiem. Niedokładne podanie, ale pierwszy do krążka dojdzie Wojciechowski. Nie ma mowy tutaj o uwolnieniu. Wojciechowski utrzymuje się przy krążku. Wojciechowski próba zagrania przed bramkę. Jest tam Zakrzewska. Zakrzewska. Zwód, który miał zmylić zawodnika. Ale jednak to Jastrzębianie przejmują. Sikora. Sikora do Wałęgi. Wałęga. A i tutaj podanie zatrzymane przez zawodnika, kolegę z drużyny. Adresatem zapewne był kolega prawoskrzydłowy. Wtedy znalazłby się przed dogodną sytuacją do zdobycia bramki. Dalej Jastrzębianie. Jastrzębianie strzała, ale broni Fuchs. Janowianie wygrywają wznowienie. Chyba wyszczelnie krążka, ale nieskuteczna. Galant. Galant w rogu podaje do Sikory. Sikora. Zwód jeszcze raz do Galanta. Galant gubi krążek. Janowianie. Takie podanie trochę na pamięć, nieskuteczne. Przejmuje Wałęga. Wałęga również niedokładnie. Drużyna Janowa gra w pełnym zestawieniu. Galant rozejrzał się, popatrzył, czy koledzy już się zmienili. Tak też zrobili. Galant za bramką. Czeka na rozgrywającego, ale widać, że sam bierze tą odpowiedzialność we własne ręce. Galant. Do Kławiczki. Ten próbuje strzelić na bramkę, ale niedokładnie. Górny. Górny. Fuchs odbija. Krążek bezpański przed bramką. Jeszcze tam była szansa na dobitkę, ale nieskutecznie. Jastrzębianie wychodzą z własnej tercji. Przepraszam, Janowianie oczywiście. Ale tracą krążek. I Jastrzębianie. Janowianie dokonali zmiany. Są przy krążku. Janowianie. Oj, będzie kara za zahaczanie. Pan Patryk Puławski z uniesioną ręką, ale Zakrzewska utrzymuje się przy krążku. Teraz Jastrzębianie przejmują krążek, gwizdek pana Puławskiego i będziemy mieć pierwsze wykluczenie dla zawodnika z Jastrzębia. Kara na zawodnika z numerem 71. Jest to Jacek. Kara dwuminutowa za uderzanie. Bolik wygrany przez Jastrzębian, ale Wojciechowski do Zakrzewski. Wojciechowski do kolegi z obrony. Wojciechowski. Wojciechowski strzela i broni Szczęsny. Niesamowity zbieg okoliczności. W drużynie Moc Mtychy mamy Lewandowskiego. W drużynie JKH GKS Jastrzębie mamy Szczęsnego. Można powiedzieć, proszę Państwa, że no te nazwiska kibicom piłkarskim znakomicie się kojarzą, ale też kibicom i Moc Mtychy, i JKH GKS Jastrzębie również, bo przecież obaj zawodnicy o tych nazwiskach prezentują naprawdę wysoką formę. Zakrzewska. Podanie do Cajnuga. Zakrzewska odda krążek, ale z powrotem wrócił. Wojciechowski do Zakrzewskiej, raz jeszcze Wojciechowski, Sajnuk, świetne warunki fizyczne,
Próba strzału na bramkę, ale nieskuteczna. Jastrzębianie wybijają krążek. Konkretnie Sikora. Wałęga gdzieś tam pognał za krążkiem, ale zdecydował się jednak zmienić. Raz strata. Strzał na bramkę, a w zasadzie obok bramki Fuchsa. Jeszcze Sikora, jeszcze raz Fuchs. Wojciechowski. Już długa zmiana tego zawodnika. Zapewne za chwilkę zjedzie do zmiany. Sajnuk, próba wybicia krążka. Jeszcze raz Sajnuk. Sajnuk utrzymuje się przy krążku, ale świetnie tutaj ławiczka odbiera mu krążek. Wojciechowski oddał krążek i teraz zjechał do zmiany. 15 sekund do zakończenia kary drużyny Jastrzębia. Jastrzębianie. Wybicie krążka. Jeszcze 2 sekundy. Jedna. I drużyna z Jastrzębia gra w pełnym zestawieniu. Więc ta przewaga niewykorzystana. Ale teraz Sikora strzela. Jeszcze próba dobitki. Fuchs wypluł ten krążek przed siebie. Nie zamroził go. I było gorąco pod bramką Janowian. Nietrzepka. Do kolegi z drużyny. Do Huberta Chławiczki. Ale teraz Janowianie. Jakub Nagi. Świetna okazja do zdobycia bramki. Jednak strzał niecelny. I Janowianie wyjadą. Świetne podanie. Janów sam na sam strzał. Ależ broni Szczęsny. Jastrzębianie. Szczęsny wypuszcza krążek. Raz jeszcze. Aj, była prawie pusta bramka. Mieli Janowianie szansę na doprowadzenie do remisu. Jeszcze Janowianie. Seria zwodów, ale gdzieś tam obrońca Jastrzębski włożył kija między nogi. Wybił ten krążek i zażegnał niebezpieczeństwo. Galant lewym skrzydłem. Ale zatrzymuje go Łukaszewski. Jeszcze raz krążek do Galanta. Galant gna lewym skrzydłem, ale tam obrońca drużyny Janowa stara mu się przeszkadzać najlepiej jak potrafi. Galant, podanie przed bramkę. Seria tutaj błędów z jednej z drugiej drużyny. Jeszcze jeden próba strzału Galanta. I znowu Janowianie jadą. Ale zostali dogonieni, konkretnie Jakub Nagi. Walczy tam o krążek jak lew Paweł Cichy. I kolejne wyjście z tercji. Galant. Przepraszam, teraz to był przed chwilą Górny. Strzał. I broni Fuchs. 7 minut i 7 sekund drugiej tercji, drugiego półfinałowego starcia Mistrzostw Polski Młodzików. Na tablicy wyników w dalszym ciągu wynik 1-0 dla drużyny z Jastrzębia. Kibice z Janowa śpiewają tutaj: Janowie, my chcemy gola. Nie ma się co dziwić. Kibice, rodzice pragną, żeby ich pupile, zapewne w większości dzieci, doprowadziły do remisu. Teraz strzał w międzyczasie na bramkę Szczęsnego, ten pewnie łapie do raczka i będziemy mieć wznowienie w strefie obronnej drużyny Jastrzębia. Do wznowienia staje Wróbel i Sikora, ale Jastrzębianie wychodzą. Nietrzepka, 3-1. Nietrzepka zdecydował się na strzał. Miał dwóch kolegów, mógł popatrzeć, podać. Być może to przyniosłoby pozytywny skutek w postaci zdobycia drugiej bramki. Tak się jednak nie stało. Sikora kręci w rogu. Sikora rozgląda się, do kogo podać. Sikora tak troszeczkę na aferę przed bramkę, ale krążek trafia do obrońcy drużyny Jastrzębia. Zakrzewska próbuje tam gdzieś wyłuskać krążek, ale nieskutecznie. Jeszcze w rogu, jeszcze Sikora. Sikora za bramką. Ponownie się rozgląda. Sikora, seria zwodów. Sikora, ale tylko w boczną siatkę. I wybicie Janowa. Będziemy mieli uwolnienie. Gnał tam do krążka Wojciechowski.
próbując przegonić obrońcę drużyny Jastrzębia. Na jego nieszczęście Jastrzębianin był pierwszy. Nastąpiła sytuacja uwolnienia i mamy kolejne wznowienie po prawej ręce bramki bronionej przez Fuchsa. Janowianie wychodzą z kontrą. Mamy tu Zakrzewską. Zakrzewska świetnie. Zakrzewska, strzał z backhandu. Broni Szczęsny. Ale jeszcze Wojciechowski. Jeszcze podanie przed bramki. Mamy! Mamy wyrównanie! Zakrzewska do Wojciechowskiego. Wojciechowski podał do kolegi z drużyny grającego z numerem 17 do Igora Łukaszewskiego, a ten w znakomity sposób posyła krążek prosto w okienko bramki bronionej przez Szczęsnego. I tak oto w 8 minucie i 35 sekundzie drugiej tercji półfinałowego starcia naprzód Janów Katowice doprowadza do wyrównania. Bramka palce lizać. Janowianie idą za ciosem. I Cichy! Świetna obrona Szczęsnego. Kibice Janowa skandują nazwisko strzelca Igor Łukaszewski. I wyjeżdżamy z tercji. Jastrzębianie. Galant. Galant, świetna. Świetna jazda na łyżwach tego zawodnika. Mamy tu kilku zawodników z tych mistrzostwach Polski, którzy naprawdę wyróżniają się świetną jazdą na łyżwach, techniką kija, z takim zmysłem taktycznym. To na pewno Galant może się do puli tych zawodników zaliczać. Galant raz jeszcze. Strzela, broni Fuchs. Galant trochę na pamięć do rogu, ale jest tam Wałęga. Wałęga patrzy, co zrobi z tym krążkiem. Troszeczkę niedokładnie, ale krążek trafia z powrotem do Galanta. Ten ponownie troszeczkę na pamięć, ale zapewne mają to wyćwiczone Jastrzębianie. Strzał, broni Fuchs. I jeszcze jeden strzał. Jeszcze raz broni Fuchs. No, teraz było bardzo blisko, ale Janowianie wychodzą. Nagi. Nagi, popatrzcie, jest kolega. Nagi próbował podać. No ale na szczęście drużyny Jastrzębia to podanie było niedokładne. Janowianie przerywają akcję w strefie neutralnej. Zakrzewska. Świetnie minęła zawodników. Naprawdę wielki szacunek. Jedna z dwóch kobiet w drużynie Janowa. Jest to jedna z zawodniczek wyróżniających się w tej właśnie drużynie. Janowianie. Jaromin popatrzył się. Podał do kolegi obrońcy. Janowianie przy krążku. Jaromin raz jeszcze. Raz jeszcze podanie do kolegi z drużyny, do Bartosza Sajnuga. Wojciechowski, będzie kara za spowodowanie upadku przeciwnika. Dokładnie tak. Pan Patryk Puławski pewnym gestem wskazuje na winowajcę w tym zajściu. I w 10 minucie 54 sekundzie drugiej tercji będziemy mieli karę dla drużyny Jastrzębia. A ukaranym zawodnikiem jest zawodnik grający z numerem 14, Michał Kijas. I mamy drugą przewagę drużyny naprzód Janów Katowice. Czy ją wykorzystają i wyjdą na prowadzenie? Na pewno tak chcieli, ale bardzo strata tutaj. Galant gna sam na sam. Galant do Wałęgi. Wałęga strzela, gol! Gol shorthanded! Bramka w osłabieniu drużyny Jastrzębia. No, koronkowo to wykończyli, trzeba przyznać. Strata drużyny Janowa na niebieskiej linii. No, Jastrzębianie zachowali się jak rasowi napastnicy. Podanie Wałęgi do
przepraszam, Wałęgi do Galan, ta Galan do Wałęgi, ten podwyższa wynik spotkania na 2-1. Tym razem kibice JKH GKS Jastrzębie skandują nazwisko zdobywcy bramki, Mateusz Wałęga. Bardzo ładna akcja tej dwójki, Wałęga Galant i Jastrzębianie prowadzą 2-1. No, Janowianie teraz muszą pomyśleć, aby doprowadzić do wyrównania. Minuta 30 sekund do zakończenia kary zawodnika drużyny JKH GKS Jastrzębie. Janowianie próbują założyć zamek, niedokładne podanie. Jastrzębianie wybijają krążek z własnej strefy obronnej. Przejmuje go Sikora. Takim kanadyjsko-amerykańskim stylu próbował gdzieś tam ten krążek przytrzymać nogą. Ale silniejsze fizyczne zawodnie. I mamy bramkę trzecią. Druga bramka w osłabieniu. A strzelcem bramki zawodnik grający z numerem 35. Kapitan drużyny JKH GKS Jastrzębie. Łukasz Sikora. No rzadko się, proszę Państwa, zdarza, żeby na taflach lodowych drużyna, która gra w osłabieniu liczebnym, zdobyła aż dwie bramki. Jedenasta minuta, 55 sekunda drugiej tercji i drużyna JKH GKS Jastrzębie wychodzi na dwubramkową przewagę. Ale podrażnieni zawodnicy na przodu Janów Katowice. Nie. Podrażnieni zawodnicy chcą jak najszybciej strzelić bramkę kontaktową na 3-2. Sajnuk strzela. Pewny broni Szczęsny. Kibice JKH GKS Jastrzębie wołają tutaj do ukaranego zawodnika, do zawodnika Michała Kijasa, że bardzo dobra kara. Chyba jest to jedyny przypadek, kiedy kibice drużyny, która dostała karę, cieszyli się z tego, że ich zawodnik przesiaduje na tej ławce kar. Dwie bramki strzelone w osłabieniu. Na pewno mniej zadowoleni są kibice na przodu Janów Katowice, ale jeszcze pozostało dużo czasu. Jeszcze 27 minut i 36 sekund tego spotkania. Wszystko jest możliwe. Wałęga. Wojciechowski. Wojciechowski do Zakrzewskiej. Ta tam przyparta do bandy. Przepychanka. Ale Jastrzębianie wychodzą z własnej tercji strefy obronnej. Wojciechowski. Małgorzata Zakrzewska widziała, co się święci, więc musiała jak najszybciej opuścić strefę ataku, aby nie doszło do sytuacji spalonego. Galant usłyszał gdzieś tam klupnięcie kija od Wałęgi. Drużyna Jastrzębia w międzyczasie zaczęła grać już w pełnym zestawieniu. I Wałęga. Próba gdzieś tu objechania Sajnuga. Gdzieś tam wysoko krążek poleciał, odbił się od pleksy. Całe szczęście, że na wszystkich lodowiskach w Polsce te pleksy zostały już wymienione na wyższe. Bardzo usprawnia to rozegranie spotkania, upłynnia. Nie ma tak dużo przerw spowodowanych krążkiem poza lodowiskiem. Łukaszewski. Próba minięcia przeciwnika. Wszystko zgodnie z przepisami. Nagi, strzał na bramkę Szczęsnego, ale nieskutecznie. Cichy w rogu. Podaje za bramkę, ale nie ma tam kolegi z drużyny. Jest Nagi, pojawił się. Janowianie. Oj, taki kąśliwy strzał teraz Świątkowskiego na bramkę Szczęsnego. Mogło to zaskoczyć, aczkolwiek Szczęsny wykazał się tutaj refleksem. Dobra. Oj, będzie uderzanie. Będzie kara dla obu zawodników. I w 14 minucie i 12 sekundzie spotkania zawodnicy obu drużyn powędrują na dwuminutowe wykluczenie. W drużynie naprzód Janów Katowice będzie to zawodnik grający z numerem 17, Igor Łukaszewski.
Natomiast w drużynie JHGKS Jastrzębie zawodnik grający z numerem 44, Maksymilian Nietrzepka. Są to wykluczenia obustronne, w związku z tym drużyny będą grały w dalszym ciągu po pięciu. Dopiero po upływie dwóch minut w pierwszej przerwie, że zawodnicy powrócą na taflę lodową. Zakrzewska. Ale jest waleczna ta dziewczyna. Walczy jak równa z równym z kolegami. Wojciechowski. Sajnuk. Wojciechowski z powrotem. Wojciechowski utrzymuje się przy krążku. Wojciechowski. Próba zwodów, ale powstrzymywany tam przez dwóch obrońców Jastrzębia. Sajnuk. Strzał na bramkę Szczęsnego. Ale ten przeleciał obok prawego słupka Szczęsnego. Wybicie. Wałęgi, ale najwidoczniej Wałęga zapomniał, że drużyny grają w takim samym stanie liczebnym. W związku z tym nastąpiła sytuacja uwolnienia i wznowienie nastąpi po prawej ręce Szczęsnego. Jastrzębianie wygrywają to wznowienie. Jastrzębianie, przed szydem, podanie do Galanta. Galant, świetnie. Galant, Galant! Aj, strzał obok bramki, ale naprawdę był to bardzo mocny strzał. Mógł zaskoczyć Fuchsa, jeżeli ten leciałby światło bramki. Nadal Jastrzębianie, ale teraz świetną interwencją wykazał się Fuchs. Kolejne wznowienie. Jastrzębianie wygrywają. Szybki, bezpośredni strzał na bramkę. Fuchs mrozi krążek. I raz jeszcze wznowienie po jego lewej ręce. Sikora tam stanął do wznowienia. Przepychanki. Janowianie wychodzą. Podanie na lewą stronę. Jeszcze Janowianie. Sikora. Sikora. Seria zwodów. Próbuje tutaj znaleźć jakąś pozycję, żeby wyjechać do tercji. Świetnie Sikora to teraz zrobił. Jastrzębianie się utrzymują. Górny, górny. Spod niebieskiej linii. Strzela. Ale nie mogło to zagrozić bramce drużyny naprzód Janów. Ci próbują teraz wyjść z tercji. Jeszcze raz Sikora. Bardzo aktywny zawodnik. Dużo jeździ, stara się, podaje, głowa w górze, szuka współpartnerów, aby podać i zdobyć kolejną bramkę. Górny, gdzieś tu krążek odbił się od zmieniających się drużyn, zawodników drużyny Janowa, ale nie ma mowy o przewinieniu. Cajnuk, podanie do Wojciechowskiego, jest tu Zakrzewska. Rzekanowski do Zająca, Zając do Wałęgi. Wałęga strzela obok bramki, ale utrzymuje się przy krążku. Kijas do Wałęgi, niedokładnie. Zając. Sikora. Wojciechowski. Wojciechowski. Raz jeszcze Wojciechowski. Gdzieś tu próba zagrania do Zakrzewskiej. Krążek opuszcza strefę obronną drużyny. Ale będziemy mieć spalony. Tak jest. Małgorzata Zakrzewska nie zdążyła tym razem wyjechać ze strefy ataku. Wojciechowski wjechał z krążkiem i mamy sytuację spalonego. Do wznowienia staje Łukasz Pytel i Łukasz Sikora. Sikora stracił kija. Popatrzył na sędziego głównego. Ten niewzruszony. Janowianie. Pytel. Pytel, ale blokuje go tam górny. Jas. Nietrzepka gdzieś tu czeka na podanie, aby wyprowadzić kontrę. Ale Wojciechowski raz jeszcze.
mocno eksploatowana ta piątka, gdzie Wojciechowski z Zakrzewską, Sajnuk, cały czas ich widzimy na lodzie. Janowianie, próba wyjścia prawym skrzydłem, Sajnuk, a tu zderzenie przypadkowo z Zakrzewską. Zakrzewska bardzo mocno na nogach, ustało to starcie. Tymczasem Jastrzębianie, Galant lewym skrzydłem. Galant strzela, ale broni Fuchs. Minuta i 47 sekund do zakończenia drugiej tercji. Drużyna JKH GKS Jastrzębie w dalszym ciągu prowadzi po dwóch bramkach strzelonych w liczebnym osłabieniu. Prowadzi 3-1. Do wznowienia staje Zając i Igor Łukaszewski. Ten bulik wygrany przez Janowian. Nagi, ale niedokładne podanie. Spalony. Janowianie wygrywają. Wznowienie. Nagi do Cichego. Cichy gdzieś tam obrońca Jastrzębia dostrzegł ten krążek. Przepychanka pod boksem drużyny na przodu Janów Katowice. Kto wyjdzie szczęśliwy z tej potyczki? Janowianie. Podanie do obrońcy. Gdzieś tu próba wyjścia z kontrą. Cichy do Nagiego. Nagi za bramką. Nagi utrzymuje się przy krążku. Jest już w drugim rogu. W dalszym ciągu Nagi. Dobra kontrola krążka, ale tutaj dość takie pechowe podanie odbiło się od kija drużyny zawodnika, Jastrzębia. 52 sekundy do zakończenia drugiej tercji. Jastrzębianie przy krążku. Strzał na bramkę Fuchsa, ten broni. Sikora próbuje tam odebrać krążek Łukaszewskiemu. Kijas rozejrzał się, popatrzył, ale niedokładne podanie i nie będziemy mieć uwolnienia. Nastąpiła sytuacja hybrydy. Zawodnik JKH GKS Jastrzębie miał realnie możliwość przejęcia pierwszy tego krążka, dlatego też sędzia liniowy rozłożył ręce. Akcja toczy się dalej, Sikora za bramką. Sikora raz jeszcze. Ławiczka od domu, krążek. Kijas, ale prosto w raczka Fuchsa. 6 sekund do zakończenia drugiej tercji. Galant na wznowieniu, ale to wygrywają Janowianie, ale Galant od razu odbiera ten krążek. Jest 1 sekunda, 0 i koniec drugiej części spotkania. Po 40 minutach na stadionie zimowym w Tychach przy ulicy De Gaulle'a drużyna JKH GKS Jastrzębie wygrywa z drużyną Naprzód Janów Katowice 3-1. Zapraszamy Państwa na 15-minutową przerwę. Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. That was just the beginning. Give me the music. Just give me the music. Give me the music. Yeah. Bring it on.
Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. That was just the beginning. Give me the music.
Serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 18, które odbędą się w dniach 17-23 kwiecień na lodowisku w Sosnowcu. Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło turniej patronatem honorowym, turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do jednego po 40 minutach drugiego półfinałowego starcia Mistrzostw Polski Młodzików wygrywa JKH GKS Jastrzębie z zespołem Naprzód Janów Katowice na trzecią tercję. Zapraszamy już w tej chwili drużyny gotowe. Pan Patryk Puławski na środku. Jeszcze ustawia zawodników, rzuca krążek i rozpoczynamy trzecią tercję. Janowianie. Krążek stracony. Galant. Galant przy krążku. Podanie do kolegi z drużyny, do Zająca, ale Janowianie przejmują krążek. Cajnuk. Cajnuk do Zakrzewski. Zakrzewska lewym skrzydłem. Zakrzewska. Strzał. Jeszcze tam próba do bitki. Wypuścił krążek przed siebie Strzęsny. Ale zbyt późno Wojciechowski dojechał do tej dobitki. No i teraz wydawać by się mogło, że tafla lodowa spłatała figla, jest trochę wody, krążek zatrzymał się, mogło to doprowadzić do utraty bramki, tak się jednak nie stało, Sajnuk do Cichego i teraz Jastrzębianie, Łukaszewski tam zaatakował zawodnika z Jastrzębia, krążek za bramką Fuchsa. Kijas, Ławiczka. Nadal Chławiczka. Ale Janowianie próbują wyjść z własnej strefy. To się jeszcze nie udaje. Sajnuk. Do Cichego, niedokładnie. Sikora. Sikora wjeżdża za bramkę. Sikora.
czeka na kolegów, aby wystawili mu się gdzieś tam na dogodną sytuację. Strzał, dobitka i broni Fuchs. Wznowienie wygrane przez Jastrzębian. Strzał na bramkę Fuchsa. Wałęga. Wałęga do kolegi z drużyny. Świetnie pokręcił w rogu. Zgubił dwóch obrońców. Jeszcze jeden łuczek, jeszcze jeden zwód. Zając. Zając, ale Łukaszewski przejmuje krążek. Niedokładne podanie. Janowianie lewym skrzydłem. Świątkowski. Świątkowski. Strzał w kierunku bramki Szczęsnego, ale zbyt wysoki. I krążek przejmuje Jastrzębianie. Galant wystawił się na pozycji. Gdzieś tam poklupał kijem o taflę lodową. Domagając się podania od kolegi z drużyny. To jednak przejęte. Jastrzębianie, Wałęga i spalony. Krążek wrócił do strefy ataku drużyny. Przepraszam, do strefy obronnej drużyny Jastrzębia. Tam był zawodnik Janowa. Przejął krążek i spalony. Kolejne wznowienie. Wygrane przez Janowian. Sajnuk do Zakrzewskiej. Zakrzewska rolling do tercji. Szuka tam Wojciechowskiego. Wojciechowski atakuje Galanta. Mogłoby się wydawać, że Wojciechowski troszeczkę mniejsze warunki, słabsze warunki fizyczne, a jednak położył Galanta. Wielki szacunek. Wszystko zgodnie z przepisami oczywiście. Jastrzębianie przy krążku, w rogu, dając. Podanie, był tam górny. Górny, niedokładne podanie. Krążek leci na uwolnienie, ale liniowy rozkłada ręce. I Jastrzębianie. Jastrzębianie, niedokładne podanie. Jednak nie zostało, ten błąd nie został wykorzystany przez Janowian. I Jastrzębianie prawym skrzydłem. Świetnie po skrzydle Wałęga. Wałęga strzał, ale obok bramki Fuchsa. Jeszcze Jastrzębianie przy krążku. Jeszcze raz Wałęga. I Janowianie. Ale tutaj osamotniony zawodnik Janowa. Konkretnie nagi. Lewym skrzydłem Jastrzębianie. Jeszcze jeden zwód. I kolejny raz Galant leży. Jest tutaj początek tercji dla Galanta taki niekorzystny. Ale przez całe spotkanie prezentuje się ten zawodnik naprawdę bardzo dobrze. Mamy tam walkę bark w bark. Wszystko zgodnie z przepisami. Cichy, przejmuje krążek, cichy. Jeszcze walczy cichy, walczy z Sikorą. Też dosyć spora dysproporcja w warunkach fizycznych obu zawodników, ale cichy niezwykle waleczny. Przepycha się jak może, próbuje wyłuskać ten krążek, żeby podać do kolegi z drużyny. Jeszcze cichy. Wielka ambicja tego zawodnika. Klingenstein. Krążek przejmuje Sikora. Sikora do Nietrzepki. Nietrzepka ma przed sobą innego obrońca. Nietrzepka strzela, ale obok bramki Fuchsa. Janowianie. Próba podania, ale niedokładna i tym razem już będziemy mieli uwolnienie. 5 minut i 6 sekund za nami. Do końca trzeciej tercji 14 minut 54 sekundy. I będziemy mieli Bulik w strefie obronnej drużyny na przodu. Jastrzębianie. Wałęga. Wałęga i Klingenstein. Do krążka dochodzi Górny. Górny za bramkę. Kręci tam jak może Wałęga, podaje do kolegi z drużyny. Ten przed bramkę, jest tam Galant. Ale Galant nie wykorzystał tej sytuacji do podwyższenia wyniku spotkania.
Jastrzębianie lewym skrzydłem. Niedokładne podanie. Obrońca drużyny Janowa przejął krążek. Próbuje wyjechać z tercji, ale atakowany tam zaciekle przez Wałęgę. Janów jednak odzyskuje. Sajnuk. Sajnuk po rykoszecie. Krążek wpada do strefy obronnej drużyny Jastrzębia. Teraz niedokładne podanie w drugą stronę i będziemy mieli kolejne uwolnienie. Jastrzębianie nie mogą się zmienić. Pan Patryk Puławski pokazuje pierwsze ostrzeżenie na boks drużyny Jastrzębia. Mówi to o tym, że jeszcze raz Jastrzębianie spróbują dokonać zmiany w sytuacji uwolnienia i otrzymają karę dwuminutową za celowe opóźnianie gry. Rzadko stosowany przepis. Aczkolwiek w sytuacji, w której drużyna wykorzystuje tego typu sytuacje, przepisy są jednoznaczne i mówią o tym, że taka drużyna musi zostać ukarana dwuminutowym osłabieniem za celowe opóźnienie gry. Tymczasem Janowianie, Wojciechowski, ale troci krążek. Nie trzepka do sikory. Ale przejmuje Zakrzewska. Zakrzewska rusza w kierunku bramki. Świetnie, ale krążek został jej odebrany. Ależ teraz tutaj Sajnuk potraktował Sigorę w sposób bardzo przepisowy, aczkolwiek mocny. Na środku lodowiska Wojciechowski, strzał w kierunku bramki Szczęsnego, ale niecelny. I Jastrzębianie. Prawym skrzydłem Sikora. Sikora próbował podać do kolegi na lewe skrzydło, ale to podanie przecięte. Jacak do Sikory. Sikora wjeżdża do tercji. Szuka tam kolegi, gdy jest to, konkretnie jest to Galant. Galant odjeżdża bramkę. Galant utrzymuje się przy krążku. I Jacak czekał na podanie, ale to świetne to było. Świetnie wybrał Galant adresata tego podania. Sytuacja była naprawdę niebezpieczna. Nagi, ale traci krążek. Wałęga takim sprytnym podaniem tutaj gdzieś na środek lodowiska. Strzał w kierunku bramki Fuchsa, tym razem już celny. Fuchs mrozi krążek i będziemy mieli wznowienie w strefie obronnej drużyny na przodu Janów. Do wznowienia podjeżdża Zając i Igor Łukaszewski. To wznowienie wygrane przez Janowian, Klingenstein. Janowianie przy krążku. Próba takiego długiego podania. Sędzia liniowy pokazuje, że będzie uwolnienie, ale zawodnicy zbyt wolno jechali do krążka. Ten też zbyt wolno się toczył, więc tu mowy o uwolnieniu nie ma. Galant świetnie wjeżdża w tercję, strzela, Fuchs broni. Gdzieś tam dostał w górną część, już prawie pod szyję. Jest to twardy zawodnik, więc nie podniósł ręki. Gra nie została przerwana. I Janowianie. Janowianie cichy lewym skrzydłem. Ale Sikora gdzieś tam włożył kija między... w kija, przepraszam, Nagiego. Jastrzębianie. Maksymilian Nietrzepka pokręcił troszeczkę zawodnikiem drużyny przeciwnej. Utrzymuje się przy krążku. Nietrzepka wjeżdża prawym skrzydłem. Nietrzepka za bramkę. Seria zwodów. Nadal Nietrzepka. Próbuje gdzieś tam podać do kolegi. Na pewno zmęczony tym rajdem. Sajnuk. Wojciechowski. Wojciechowski lewym skrzydłem, ale osamotniony, nie miał do kogo podać. Jastrzębianie. Nietrzepka do Sikory. Sikora wjeżdża do tercji. Sikora się zastawia. Sikora. Strzał. Broni Fuchs. 10 minut i 34 sekundy do zakończenia trzeciej tercji. Na tablicy wyników w dalszym ciągu rezultat 3-1 dla drużyny z Jastrzębia. Drużyna Naprzód Janów Katowice poprosiła o przysługującą im 30-sekundową przerwę.
Trener Radwan już nie ma nic do stracenia. Zostało niewiele czasu. Zapewne będzie jakieś roszady w piątkach. Jakieś nakreślenie taktyki, która pozwoli strzelić chociażby tą kontaktową bramkę, a potem być może doprowadzić do remisu. Syrena oznaczająca koniec 30-sekundowego czasu. Gwizdek sędziego. Zawodnicy przywołani na lód. I za chwilę rozpoczniemy dalszą część trzeciej tercji. Zając staje do Bulika. Wygrywa to wznowienie. Wałęga próbuje wjechać przed bramkę. Wałęga, w dalszym ciągu Wałęga. Co z tego będzie? Jeszcze jeden strzał i Fuchs broni. Zamieszanie pod bandą. Wojciechowski wróci do własnej strefy obronnej. Podał do kolegi. Ten odgrał z powrotem do Wojciechowskiego. Klingenstein. Ale strata krążka. Wałęga. Wjeżdża przed bramkę Fuchsa. Ten broni. No świetna interwencja. Mogło być 4-1. Jasnos rozejrzał się. Podał do kolegi z drużyny. On odegrał krążek, ale ten trafia z powrotem do drużyny z Janowa, Klingenstein i uwolnienie. Łukaszewski i Sikora. Kto wygra to wznowienie? Wydaje się, że to Janowianie. Strzał na bramkę Fuchsa. Kolejne zamrożenie krążka i kolejne wznowienie. Zmiana obrońców w drużynie na przodu Janów. Raz jeszcze Sikora i Łukaszewski. Tym razem Łukaszewski wygrał to wznowienie. Sajnuk do Zakrzewskiej. Zakrzewska przejęła krążek, podała na lewe skrzydło do Wojciechowskiego. A jeszcze raz strata. Przepraszam, nie widziałem numeru. Był to chyba Klingenstein. Ale jeszcze Janowianie, jeszcze atakują. Strzał na bramkę Szczęsnego. Ten odbija krążek. I Jastrzębianie przy krążku. Sikora powstrzymywane przez Wojciechowskiego. Łukaszewski. Podanie do Zakrzewskiej. No świetne przyjęcie podania. Zakrzewska przepycha się. Pan Patryk Puławski podnosi rękę. Będzie wykluczenie. Zatrzymanie. Zakrzewska próbowała tam przedrzeć się. Utrzymać krążek. Jednocześnie Jacek przytrzymywał w sposób nieprzepisowy. I na 8 minut i 40 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji Janowianie będą grali w liczebnej przewadze. Czy zdobędą tą kontaktową bramkę? Ale wznowienie wygrane przez Jastrzębian. Galant. Klingenstein. Teraz w dalszym ciągu Klingenstein, atakowany tutaj Siątkowski przez Galanta. Cichy, przyjął na nogę, krążek wpadł do tercji Jastrzębia. Jacak. Świątkowski, zapewne będzie wstrzelenie, tak jest, strzelenie w kierunku bramki. Broni Szczęsny i będziemy mieli wznowienie. Czy trener Radwan zaryzykuje i tym
liczebnej przewadze ściągnie bramkarza, próbując doprowadzić do uzyskania bramki kontaktowej. Nie widzę, żeby był taki ruch ze strony trenera Radwana. No więc dalej 5-4. Drużyna Janowa. Wojciechowski atakowany tam. Przepraszam, to Zakrzewska. Sajnuk. Sajnuk, ale niedokładnie. Do krążka dopada Jaromin. Zakrzewska popatrzyła. A i tutaj fajny pomysł na podanie. Sajnuk jeszcze spod niebieskiej. Sajnuk. I Jastrzębianie, ale niedokładnie. Niedokładne podanie i Łukaszewski utrzymuje się przy krążku. Ale teraz strata. I Jastrzębianie. Osamotniony zawodnik z Jastrzębia. No zapewne nie będzie jakoś tu forsował. Chociaż, proszę popatrzeć, jeden zawodnik z Jastrzębia na trzech zawodników z Janowa. Strzelenie gumy na bramkę, broni Fuchs. No i mamy wznowienie po jego prawej ręce. Wygrane wznowienie przez Jastrzębian. Przy krążku Jaromin. Podanie do Sajnuga. Sajnuk. Jeszcze raz do Jaromina, ale jest Wałęga. Galant podaje do kolegi z drużyny. Wałęga. Gdzieś tu próbuje się wedrzeć przed bramkę. Ale bardzo sprytnie utrzymuje się przy krążku. Kolejne sekundy uciekają. I w tym momencie drużyna JKH GKS Jastrzębie gra już w pełnym zestawieniu. Janowianie. Podrażnienie i tą niewykorzystaną przewagą. Łukaszewski. No niedokładne podanie. I Jastrzębianie. Z krążkiem wyjeżdża Gigla. Nie, to Sikora, przepraszam. Sikora. Klingenstein popatrzył, rozejrzał się. Jest tu podanie na środek, ale strata, bolesna strata. Strzał na bramkę Fuchsa. I kolejna świetna interwencja tego bramkarza. Sześć minut i pięć sekund do zakończenia trzeciej tercji. 3-1 prowadzi Jastrzębie. Sikora. Nagi atakowany ciałem. Wszystko zgodnie z przepisami. Ale Jastrzębianie gdzieś tą wózkują krążek. Klingenstein. Chwilowo traci krążek, ale go odzyskuje. Nagi trochę da pamięć do Klingensteina. O, Jastrzębianie tu chciał przyjąć krążek, ale wywrócił się. Nie opanował tej gumy. Klingenstein. Seria zwodów. Świetnie wiał, co Klingenstein strzela, ale szczęsny na posterunku. Wznowienie wygrane przez Janowan. Sajnuk broni Szczęsny. Wojciechowski i Zakrzewska w rogu. Galant świetne podanie, ale krążek odbity od kija współpartnera z drużyny i będziemy mieli wznowienie przy niebieskiej linii rozpoczynające strefę obronną drużyny Janowa. Janowianie wygrywają to wznowienie. Wojciechowski, ale zatrzymany. Galant prawym skrzydłem. Próbuje minąć Sajnuga. Na ten nie dał się oszukać. Janowianie przy krążku. Konkretnie Jaromin do Zakrzewskiej. Jeszcze raz Galant. Łukaszewski, ale niedokładne podanie. Ten krążek przejmuje Wałęga. Tym razem Zakrzewska. Prawym skrzydłem, Zakrzewska do Wojciechowskiego. To podanie nie doszło. I jeszcze raz Zakrzewska. Atakowana tam ciałem.
Jastrzębianie przy krążku. Akcja lewą stroną. Szczelenie po rollingu. Jastrzębianie się zmieniają. Przy krążku Klingenstein, ale Sikora nie odpuszcza. Nie trzepka przy krążku teraz. Nagi. Niedokładne podanie. Chciał tam gdzieś uruchomić takim podaniem cichego, aby wyjść z tercji. Nagi do cichego. Leży zawodnik drużyny Jastrzębia na lodzie. Teraz gwizdek pana Puławskiego. Tak jak wspominałem już we wcześniejszym spotkaniu, najważniejsze jest zdrowie zawodników, tak samo sędziów. Nie można dopuścić do tego, aby coś złego stało się jednym i drugim. Na szczęście zawodnik Jastrzębia podnosi się z lodu. Nic złego się nie stało. Jakieś tam chyba jest to Sikora. Jakieś nieszczęśliwa stłuczka tu przy niebieskiej linii. I ponieważ krążek został przerwany w związku z tym, że zawodnik Jastrzębia leżał na lodzie, to wznowienie odbędzie się w drużynie, w strefie obronnej drużyny Jastrzębia. Klingenstein, strzał, ale ten odbity. Krążek poza lodowiskiem. Trzy minuty i 52 sekundy do zakończenia trzeciej tercji. Wynik na tablicy świetlnej nadal bez zmian. Jastrzębie prowadzi 3-1. Ale nie myśli o zaprzestaniu ataków. Janowianie z kolei nie myślą o tym, aby odpuścić i dać sobie strzelić kolejną bramkę. Próbują wyjść z kontrą. Janowianie, Zakrzewska. Zakrzewska, strzał bardzo kąśliwy nad bramką Szczęsnego. Wojciechowski przy krążku. Czy co z tym zrobi? Wojciechowski świetnie broni Szczęsny. Galant do tyłu za bramkę, ale tam jest Zakrzewska. Zakrzewska do kolegi z drużyny, do Łukaszewskiego. Galant przyjmuje krążek. Wystrzelenie, ale tutaj po kiju zawodnika drużyny z Janowa. Nie ma uwolnienia. Sajnuk troszeczkę się zabawił. Podanie do Zakrzewskiej. Jastrzębianie. Łukaszewski tam próbuje odzyskać krążek od Zająca. To się udaje. Sajnuk odważnie środkiem do Zakrzewskiej. Zakrzewska od razu z pierwszego krążka do Wojciechowskiego. Sprytne było to podanie. Mogło zaskoczyć. Janowianie za bramką. Sajnuk raz jeszcze. Sajnuk, czy zdecyduje się na indywidualną akcję? Wojciechowski, ale niedokładnie. I raz jeszcze Sajnuk. Sajnuk do Jaromina. Ten się rozejrzał, popatrzył. Ale niedokładne tutaj było to podanie. Ostatnie dwie minuty trzeciej tercji. A Jastrzębianie przy krążku. Atak lewym skrzydłem. Strzelenie do rogu. Jest tu Klingenstein. Jeszcze Klingenstein. Stracił ten krążek. Cichy gdzieś tu walczy z zawodnikami Jastrzębia. Galand atakuje Klingensteina. Klingenstein do tyłu. Do cichego. Jednak ten nie przejmuje. Ławiczka raz jeszcze. Czy będzie? Nie. Myślałem, że będzie może dobitka z tej akcji, ale Galand. Nagi. Nagi wyjeżdża z tercji prawym skrzydłem. W dalszym ciągu Nagi, ale nie ma do kogo podać. Przyblokowany. Minuta i 16 sekund do zakończenia trzeciej tercji. Wystrzelenie krążka z własnej tercji. Cichy. Nie ma komu podać. Podanie nie trzepka do Sikory. Sikora broni Fuchs. Klingenstein. Cichy i Sikora.
Sikora utrzymuje się przy krążku. Wałęga. Klingenstein, 40 sekund do zakończenia trzeciej tercji. Strzelenie krążka przez Sikorę, tam był Wałęga, krążek odbił się od niego i mamy spalony. Zając i Łukaszewski na wznowieniu. To wygrane przez Jastrzębian, Wałęga. Atakuje go Łukaszewski. Wałęga się wywraca. Wszystko zgodnie z przepisami. Sikora. Odbity krążek przez Fuchsa. Jaromin do Sajnuga. Sajnuk w potyczce z Wałęgą. Sikora. 8 sekund do zakończenia spotkania. 5, 3, 2, 1. I proszę Państwa, w ten oto sposób drużyna JKH GKS Jastrzębie wygrywa z zespołem Naprzód Janów Katowice wynikiem 3-1 i melduje się w wielkim finale, który już jutro odbędzie się tutaj na stadionie zimowym w Tychach. Wcześniej o trzecie miejsce powalczą drużyny Niedźwiadki Mosir Sanok i Naprzód Janów Katowice. Zawodnicy dziękują sędziom za to spotkanie. Ustawili się już na niebieskich liniach. Za chwilę nastąpi dekoracja najlepszych zawodników obu drużyn. Kto będzie wyróżniony? Najlepszym zawodnikiem w drużynie Naprzód Janów Katowice zawodnik z numerem 17 Igor Łukaszewski. Gratulacje dla Igora. Drużynie JKH GKS Jastrzębie najlepszym zawodnikiem został wybrany zawodnik grający z numerem 35 Łukasz Sikora. A więc obaj kapitanowie wyróżnieni statuetkami za najlepszych zawodników. Gratulacje dla wygranych. Szacunek wielki dla pokonanych. A my powoli już będziemy kończyli transmisję. Za uwagę bardzo dziękuję Państwu, ekipa Polski Hokej TV. Zapraszamy Państwa na nasze transmisje w dniu jutrzejszym. Do widzenia.